No i siema, witajcie. Z tej strony Maciej z waszego kanału Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj jest bardzo zimno, powiem szczerze, ale wracam do miejsca, które w zeszłym roku odwiedziłem. Jest rok po kuchennych rewolucjach, ja nie byłem z niego zadowolony. Dzisiaj jestem w Kępnie, tu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zimno, więc powiem szczerze, nie jest wcale ciekawie. Ja mam nadzieję na jakieś ciepłe danie, na coś, jedzenie czegoś ciepłego i naprawdę dobrego. Ostatnio było tak tutaj nieciekawie. Jesteśmy, jak widzicie, dwa sztuka na raz. Jak będzie teraz, czy to faktycznie jest teraz. W zeszłym roku powiedziałem, że więcej tutaj nie wrócę, ale jestem, sprawdzam dla was, istnieją. Jak jest w środku, jest bardzo, bardzo zimno, chcę czegoś ciepłego. Chodźcie ze mną, zjemy może coś. Przepraszam, że mi się ręce trzęsą, ale naprawdę jest w tym momencie temperatura 3 stopnie, więc chodźcie do środka, nie będziemy czekać. Idziemy, sprawdźmy ich. Jak widzicie, menu jest podawane na tablicy. Dań Magdy za bardzo nie widzę. Jest muzyka. Zobaczymy, co zostaniemy. Jakaś tu cisza grobowa panuje. Kończę, bo mi zaraz YouTube ściągnie za muzykę. Odbywa się klepanie kotleta, to może dobry znak, ale zimno tutaj jest w środku. Powiem szczerze, okna zaparowane. A grzejnik jest zimny. Dań Magdy nie ma, są tylko zestawy dania dnia. I tyle. Chcę gorący rosół, please, please, please. Okay. Dobry dzionek dla mnie. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Bardzo dzięki. Ale fajnie. Dzięki. Mamy rosół drobiowy. No, parujący jest, więc mam nadzieję, tu mamy rosół wołowy. Chce nam się rosołu bardzo, więc ładnie wygląda. Ale jak będzie, zobaczymy. Na drugie zabrałem Devolaya, zobaczymy, czy Devolay sika. Zrobimy test Magdy Gessler, czy Devolay sika. A na razie idziemy do rosołu. Ładnie wygląda. Jem, bo jest mi bardzo, bardzo zimno i mam skostniałe ręce. Dobrego wam. No i tu mamy ten rosół, jest do jedzenia. Ja swojego wam nie zdążyłem zrobić zdjęcia, bo mój rosół poszedł z powrotem na kuchnię. Był tak słony, cholernie, jakby wieliczka tam ktoś sypał. Więc ja zostaję przy herbacie. Nie był gorący też, więc ten rosół jemy. Ten poszedł z powrotem. O Jezu. Gorąca herbata mnie uratuje. Podejście numer 2. Dostałem nowy rosół. Pan kelner powiedział, że tamten był niewypałym, więc zobaczymy. Boję się. To jest straszne. Powiem wam szczerze, że nie wierzę, że do tego rosołu nie został dolany wrzątek i ta słoność została w ten sposób rozcieńczona. A poza tym na stronie internetowej menu Magdy Gessler jest osiągalne, ale w lokalu cisza na ten temat i kelner mówi, że nie ma menu Magdy Gessler. Ciekawość. Devolay z kluskami. Zobaczymy w tym momencie, co z tego będzie. Teraz będziemy sprawdzać, czy Devolay faktycznie sika, chociaż jak są kluski zalane sosem, to nie wiem. Robimy test tego Devolaya. Zobaczmy, czy Devolay sika. Coś tam się troszkę siką. No dobra, kończymy pobyt w tym miejscu. Dwa sztuka na raz. Jesteśmy po jedzeniu.
Tak, widzieliście, podwójny rosół, strasznie słony, de volaj i specjalny. Powiem szczerze, nie wiem, czy tak naprawdę Magda, robiąc nazwę Bar Sztuka na Jas, czy trochę nie dała takiej klątwy temu miejscu, temu przybytkowi, dlatego baru, żeby on faktycznie był odwiedzany na raz. Ja w zeszłym roku tutaj byłem, jedzenie nie było powalające, naprawdę nie było mnie co tutaj powalić, więc powiem szczerze, nic specjalnego. W zeszłym roku przyjechałem tutaj, można powiedzieć, specjalnie dla was, żeby nagrać ten film, żeby zobaczyć, jak te smaki się po roku, przepraszam, zmieniły, ale one się nie bardzo zmieniły. Ja tutaj jakiejś pasji do gotowania specjalnej nie widzę w tym miejscu, więc nie wiem, szczerze mówiąc, co mam powiedzieć o tym miejscu. To jest zwykły bar, faktycznie bar na takie małe miejsce. Nie ma dobrego jedzenia tutaj i to jest takie miejsce naprawdę tylko do odwiedzenia na raz. Magda niestety kłącznę zrobiła nazwę, jest na raz, to jest na raz. I nie wiem, no co mam powiedzieć. Ja tutaj pasji do karmienia, do gotowania nie ma. Ważne, że gra głośna muzyka. Ważne, że kelner się tam bawi telefonem i wtedy jest ok, a resztę rzeczy pal licho, czy będzie gość, czy nie będzie gość. W dzisiejszych czasach, gdzie jest problem z gastronomią, ale tak naprawdę jest problem ze zdobyciem gościa, żeby go czymś nie przyciągnąć, no kurczę, no nie tędy droga. Jak widzicie, też to miejsce nie jest specjalne jakieś wow, więc no cóż, ja powiem szczerze, nie tego się spodziewałem, albo inaczej, ja się może tego spodziewałem, bo tak myślałem, że przez rok nie bardzo się zmieni, więc no jest jak jest w tym miejscu. Więc tak jak zawsze będę powtarzał, będę wam mówił, trzeba różnych rzeczy, różnych czynników, żeby to wszystko się jakoś ze sobą zgrało. Musi być pasja, musi być smak, musi być pokora też do tego, co się robi, ale trzeba też mieć szacunek do potraw, na których się produkuje, na ziemi, które się wytwarza i inne rzeczy, więc niestety. Ja chyba zrobię sobie fotę o pszczółką i ona chyba będzie najlepszym, prawda? Pszczółkomucho. Będzie się najlepszym chyba moją rzeczą, jeżeli chodzi o kępno. O, wybzykam sobie z pszczółką takim pomnikiem, więc powiem szczerze, do kępna jedźcie na własne ryzyko. Bar Sztuka na Raz jest naprawdę sztuką na raz. To jest sztuka, żeby tam wejść, zjeść i wyjść i wrócić. Ja nie wracam. Dobrego. Szkoda. Dobrego, trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania, do odwiedzania oczywiście mojego kanału, lajków w górę, w dół i tak dalej, wszystkich polubień, a ja jadę dalej w Polskę zwiedzać. Jest mi zimno, nie jestem najedzony, jadę dalej. To nie dlatego też mówię, że jestem zły, bo głodny człowiek to zły, ale cóż, ja i moja szalona fryzura ruszamy dalej zwiedzać i Polskę odwiedzać, smakować dla was. Trzymajcie się, dobrego.